Przyjechaliśmy na Marino i tutaj przyjechaliśmy w jednym celu. Lumpex w galerii, jako jedyny we Wrocławiu. Tutaj Vive Profit się znajduje i właśnie dzisiaj chcę Wam go pokazać. Zaczynamy! Marino, właśnie tutaj się znajdujemy. Macie jedno wejście tutaj, a drugie wejście znajduje się tam. Z jednego i z drugiego dojdziecie do Vive Profit, bo trzeba iść po prostu prosto i cały czas prosto, bo Vive Profit znajduje się w najdalszym miejscu galerii. Przy żadnym wejściu, tylko trzeba po prostu pójść najdalej jak się da. Jak mijacie Biedronkę, to dalej prosto, a tym wejściem mijacie Rossmana, idziecie dalej prosto, deal zamijacie i na samym końcu właśnie jest Vive Profit. Idziemy! I wchodzimy do Marino. Idziemy. Vive Profit znajduje się tam, na samym końcu. Ogółem Marino to najstarsza galeria we Wrocławiu i trochę to widać, bo taki styl 2000 lat mocno jest odczuwalny, ale ostatnio przeczytałam, że całe Marino idzie do wielkiego remontu, więc może będzie lepiej. A my dochodzimy do naszego punktu dzisiejszej podróży. Vive Profit! Wchodzimy i zobaczymy, co dzisiaj ma dla nas. Na dzień dobry, na pewno zaskoczy Was to, że po prostu Vive Profit jest przeogromne. Ale jest podzielone na dwa działy. Mamy top model, który jest wyceniony, czyli każda rzecz jest w danej cenie, ale mamy również cenę dnia za każdą rzecz. Bardzo dużo ciuchów motocyklowych, ale również rzeczy narciarskie, między innymi spodnie narciarskie. Wiem, że wiele osób pyta o takie rzeczy właśnie na forach, więc jak mam możliwość, to zawsze odpowiadam Vive Profit. Naprawdę masę rzeczy tam znajdziecie. Oczywiście koszule, oczywiście koszulki i tych rzeczy naprawdę jest dużo. Buty, choć muszę się przyznać, że butów żadnych stamtąd nie mam, może po prostu na żadne nie trafiłam. Bardzo dużo odzieży sportowej, ale również bardzo dużo skocy, poduszek, pościeli i tego typu rzeczy. Koce naprawdę przepiękne, bawełniane, więc super. Tutaj dużo ochraniaczy, usztywniaczy, nawet kule kiedyś widziałam, więc jeżeli potrzebujecie, to myślę, że nie ma co kupować nowej, zawsze taką używaną możecie używać. Do tego włóczki, do tego płyty, filmy, muzyka i wiele innych, no i oczywiście cudowne zabawki, między innymi Elza i naprawdę fajne rzeczy. I przechodzimy do przymierzalni. Do przymierzalni wzięłam ze sobą taki babciny sweterek, mocno babciny, naprawdę. I naprawdę mi się podobał, tylko niestety skład tragedia, sam akryl. A po prostu takich rzeczy ja nie lubię nosić, bo po prostu pocę się w tym przestrasznie. Tutaj drugi sweterek, ten akurat cały z bawełny, więc super, kolory też fajne i bardzo długi. Szukałam takiego, więc mocno się nad nim zastanawiałam. Kolejny sweter, turbo ciepły i turbo duży, bo to było XXL, ale tak fajnie leżał, tak fajnie oversize'owy. To chyba w ogóle może męski sweter, choć nie jestem pewna. Skład taki se, ale moja szafa po prostu kolejnego swetra raczej już po prostu nie wciągnie, więc on niestety został. Do tego kurteczka vintage'owa, bardzo fajny niebieski kolor, ale wymagała pracy. Tutaj gdzieś kieszeń trzeba podszyć, tutaj już gumki w rękawach nie trzymają, więc trzeba by było je wymienić. No i oczywiście pranie, ale naprawdę bardzo ciepła, bardzo fajna z podbiciem takim bawełnianym. Spodnie dresowe, rewelacja, ale że spodni dresowych już trochę mam, a mam nadzieję, że te wszystkie lockdowny się już kończą i będziemy wychodzić z domu, więc one też zostały w Marino. A ta sukienka cudowna, oczywiście wróciła ze mną do domu, jak tylko ją zobaczyłam na sobie, to stwierdziłam, tak, to jest to. Ona była wyceniona i kosztowała 27 zł, a jest to firma ASOS. Jeżeli planujecie wesele, to ja już mam w czym iść, ale myślę, że i do Adidasów, i na plażę też będzie super. Kolejna rzecz to kombinezon z Zary, 100% bawełny, super fajny, ale u mnie troszkę wyglądał na piżamowy, a że ja w kombinezonach nie śpię, to niestety on został również w Vive Profit. I kolejna sukienka z ASOS-a, również cudownie się układająca, piękny granat z dużymi wycięciami, jak widzicie, w dekolcie, ale również pod pachami. Piękna sukienka również na wesele, jak znalazł, ale ja również będę ją na co dzień nosić, ale oczywiście bardziej na urlopowe wypady niż do pracy, no bo wiadomo.
A jeszcze muszę się pochwalić, mam skarpetki z Sailor Moon z AliExpress. Tutaj oczywiście macie całą listę rzeczy, które znajdziecie w Vive Profit i co do czego się zalicza. I oczywiście cennik. Nowy towar jest w piątek, ale co ważne, fajna rzecz jest w środę i w czwartek. Wtedy jest sprzedaż też na torby. Kupujecie na przykład całą torbę za 50 zł i wszystko, co do niej zmieścicie, właśnie kosztuje to 50 zł. A tutaj kolejna fajna rzecz, karta lojalnościowa, 5% zniżki za każde zakupy. Oczywiście znajdziecie tam masę chemii, dla mnie niektóre fajne, niektóre nie, no i biżuteria. I opuściłam już Marino. Wracają ze mną sukienki z Asosa, obydwie. I granatowa, i ta w kwiaty, po prostu wydaje mi się, że na lato będą. A na wakacje to już w ogóle ta z tym dekoltem, jak w stroju kąpielowym, to rewelacja. Do tego długi sweter w paski pastelowe, nie do końca byłam do niego przekonana, ale stwierdziłam, że w razie co oddam komuś, komu bardziej będzie służył. Więc dzisiejsze moje łowy jak najbardziej na plus. Ja Vive Profit bardzo, bardzo, bardzo Wam polecam, bo po prostu uważam, że jest to jeden z najlepszych lumpeksów we Wrocławiu. Nie bez powodu znalazł się w top 6 lumpeksów we Wrocławiu, które znajdziecie tutaj. Dzisiaj się z Wami żegnam. Dzięki, że byliście ze mną. Zapraszam do lumpeksów. Korzystajcie z rzeczy z drugiej ręki. Do zobaczenia, Wąska. Pa!